Hej, witajcie bardzo serdecznie na czytaniu pod tytułem Odkryj swoją emocję, w związku z czym dzisiaj taki układ na trzy karty. Wybierzcie sobie proszę swoją emocję. 1, środek 2, po prawej stronie 3. I sprawdźmy, co do Was mamy do przekazania, jaką wiadomość, co w tych emocjach. Daję chwilę. Dobrze. Witam i zapraszam grupę numer 1. Co w emocjach? I słuchajcie, zrobimy sobie taką formę, że najpierw sprawdzimy tarota, a następnie kartę tych emocji. No więc, jaka emocjonalna wiadomość do Was napłynie. Wow, przypływ ogromnej siły, przypływ tego, że była bardzo dobrze wykonana praca i teraz mamy dużo, dużo dobrych, ciekawych wiadomości. Tak? I teraz emocjonalnie po prostu jest to coś tak silnego, że obojętnie jakiekolwiek sytuacje działyby się wokół, to jesteś tutaj w stanie zdziałać wszystko. Jesteś dosłownie w stanie zdziałać wszystko. To są też takie stany emocjonalne, których być może się wyczekiwało do optymalnego działania, tak, w życiu. Proszę bardzo, jeszcze Królowa Pucharów tutaj nam to pięknie podpowiada. Droga grupa numer 1, ty po prostu wiesz, dokąd zmierzasz. Wiesz po prostu, dokąd zmierzasz. Wy wiecie tutaj, co chcecie osiągać. Odkrywacie to. Właśnie, to jest coś mocno związane stricte też z wami. Czyli wasze spełnienie. Tak? Wasza satysfakcja, wasza radość. I ja już jestem ciekaw, co tutaj się pojawia, jest duma, tak? Po prostu samozachwyt, duma, emocja bardzo przyjemna, która wywołuje poczucie tej dumy, tak? Czyli sobie zapracowaliście, coś sobie dosłownie wypracowałaś, wypracowałeś, jest tutaj postać z koroną na głowie, czyli taka królowa tutaj, tak? Można śmiało powiedzieć, że buław pięknie to uzupełniła. Po prostu spełnienie się na jakiejś płaszczyźnie, tak? I to przynosi dumę. Mam swoje plany i spełniam je. A nie porzucam w połowie, czy na jakiejkolwiek części, tylko do końca tutaj jest ta realizacja. No i coś takiego się zmanifestuje u Was, że będziecie miały poczucie tej dumy. Poczucie tej radości z tego, że no warto było walczyć do samego końca, bo tutaj widzę siła, czyli też duży nakład energii był w to włożony. No i opłacało się, tak? I się opłacało. I to właśnie odczuwacie w najbliższym czasie. To napłynie szybko, naprawdę napłynie to do Was szybko. Poczucie też takiego bezpieczeństwa, poczucie tej dumy, stabilizacji tego, że tak naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku. I właśnie można być z tego dumnym, tak? Jeżeli się planuje, realizuje, działa od początku do samego końca w pełni zaangażowaną, no to potem przychodzą efekty i właśnie tak jest u Was z czymś, tak? No piękne czytanie, słuchajcie. Życzę Wam tego, żeby faktycznie
ta duma dała się we znaki i tak sobie wskazujecie też jak ta postać, że to ja właśnie zasłużyłem na to, żeby teraz czuć się dumnym, dumną. Tak? Cudownie. Po prostu tutaj jest samorealizacja i takie spełnienie, nie zważacie jakby na to, co konkurencja powie. Po prostu działacie. I też widzę taką dużą samowystarczalność, tak? Nie będziecie musieli jakoś potrzebować specjalnie osób do współpracy, czy też do jakiegoś życia razem, powiedzmy, tak? W zależności od tego, u kogo, jaka jest sytuacja. Ale tutaj po prostu sami sobie podziałacie i zrobicie dosłownie dobrze, z czego będziecie dumni, z czego będziecie dumne. Pozdrawiam serdecznie grupę numer 1 i życzę tej satysfakcji i tej dumy, spełnienia tutaj, tak? Bardzo pozytywny przekaz dla Was. Wszystkiego, co najlepsze. Dzięki. Dobrze, a ja witam i zapraszam serdecznie grupę numer 2. Słuchajcie, mamy dzisiaj emocje jakieś, tak, które mogą się tutaj pojawić u Was, towarzyszyć Wam w najbliższym czasie i sprawdzimy to sobie zarówno tarotem, jak i kartami emocji. A dokładnie kartą emocji najpierw. Co ma do powiedzenia tarot, jeżeli chodzi o Twoje emocje na najbliższy czas? Słuchaj, jeżeli przychodzą nowe możliwości, nowe emocje, to tutaj ważne jest to, żeby to przede wszystkim dostrzec, zauważyć i powiedzieć, że chce się coś z tym zrobić, chce się zrobić coś w tym kierunku, tak, że możemy pójść w tym kierunku, możemy popróbować tych nowych możliwości, które przynoszą też nowe emocje, tak. I tutaj być może będzie możliwość albo potrzeba nawet podjęcia jakiejś decyzji. I wy tak się wahacie, bo to może być zupełnie taka nowa droga dla Was, tak? Znaczy, może nie do końca się wahacie, ale nie będziecie do końca zadowoleni, zadowolone z tego. Jakby jest to coś nowego, ok, ale co to do końca może być? No sprawdźmy to. Tak, właściwie to jest coś zupełnie nowego i to może być po prostu sam wewnętrzny strach przed tym, że to jest coś nowego, to jest ktoś nowy. I troszkę się tutaj obawiam, co będzie dalej. Na spodzie mamy jeszcze asa denarów, więc tutaj też może być sugestia, że w kwestii materii też może się troszkę pozmieniać. Czyli na przykład jakaś nowa praca, która wywoła jakąś nową emocję, tak? Nowe zadanie, nowy projekt. No i zobaczymy, co właśnie taka o te emocji tutaj powie. Zaufanie, że tak ważne jest, tak, zaufanie temu, że wszystko tak naprawdę jest dobrze i układa się tak, jak tego chcesz. Oczywiście wiadomo, że czasami są takie sytuacje, które sprawiają, że są chwile zwątpienia w to całe życie. Natomiast tutaj jest tak bardzo potrzebne zaufanie tej nowej sytuacji, tej nowej emocji, która może Was właśnie wyprowadzić na jakieś sukcesy, jakiś szczyt, jakieś też spełnienie, tak? I właśnie zaufaj. To jest tak ładnie tutaj powiedziane i pokazane, że jesteśmy gdzieś na wysokości, na krawędzi, tak, ale mamy do siebie to zaufanie. I to mogą być też takie sytuacje, które będą wymagały trochę trudu, trochę poświęceń i na początku nie będą tak jasne i oczywiste i tak zrozumiałe. I takie będą Wam emocje towarzyszyły, że no, że trzeba zaufać, tak? I zaufacie. I zaufacie. Myślę, że to Was poprowadzi też do sukcesu, tak, w pewnych kategoriach. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, czytanie ogólne, więc tutaj proszę sobie dopasować co i jak.
Także pamiętajcie, co by tutaj się nie działo w waszym przypadku, to zaufanie jest kluczem właśnie do sukcesu, tak? I nawet jeżeli nie widzicie tej mapy, to ona z biegiem czasu do was przyjdzie. Tak? To jest faktycznie coś zupełnie nowego, więc można na początku nie widzieć, tak? Drogi. Nowa sytuacja w życiu dla mnie, nowa emocja. I tutaj jest potrzebne w tym wszystkim to zaufanie, które będzie kluczem do, które będzie kluczem tutaj do właściwej drogi, tak? I podjęcia właściwych decyzji. I przede wszystkim czucia całej sytuacji. Wy to musicie czuć. Czy wchodzić w to, czy też nie wchodzić. Zaufajcie, bo to jest właśnie tutaj podpowiedzią, żeby teraz zaufać tej drugiej osobie, tej sytuacji, która się pojawia, tej emocji. I poprowadzić daną sytuację, daną emocję do jakiegoś spełnienia, do czegoś pozytywnego, tak? Do tego, że powiecie sobie po czasie, no było warto właśnie teraz zaufać. Zaufałem, zaufałam, opłacało się. Tak? Także zaufajcie. Grupa numer dwa. Bo tutaj może być interesująco po czasie, tak? Naprawdę te początki tutaj nie będą dla was łatwe. Pojedzie jakaś nowa sytuacja, ale finalnie może was to doprowadzić do jakiejś złotej bramy. I tego właśnie życzę. Wszystkiego, co najlepsze. No i do usłyszenia w następnych czytaniach grupy numer 2. Pamiętajcie, zaufanie to tutaj może być klucz. Pozdrawiam. No dobrze, a ja witam i zapraszam serdecznie grupę numer 3. Witajcie, trójki. Słuchajcie, dzisiaj mamy kartę emocji i sprawdzamy właśnie, co u was w emocjach. Do tego tarot. No i sprawdźmy. Co u was w emocjach? Najpierw sobie sprawdzimy tarotem, potem odkryjemy tę samą kartę emocji jako podsumowanie czytania. I jaka emocja dla was? Słuchajcie, no tutaj trzeba będzie przede wszystkim być ostrożnym, bo to jest jakaś emocja taka związana z sytuacją mało komfortową, z sytuacją też niepożądaną. I być może to jest jakaś decyzja na podłożu finansowym, jak najbardziej może być, i to też wywołuje jakąś emocję, tak? Wy macie tutaj na przykład dużo wyborów, może ktoś ewentualnie zmieniać jakąś pracę, zmieniać jakiś fach, robić nowy projekt, pracować nad czymś. I tutaj odczuwa potrzebę, no, żeby posiadać trochę więcej, tak? W materii. Tutaj tak mocno mi się pokazuje właśnie na materię u was, że troszkę może być mało i potrzebujecie więcej, tak? Potrzebujecie po prostu więcej. No. Coś przygniata, już dosłownie coś przygniata. I potrzebuje ta grupa numer 3 więcej czegoś, po prostu czegoś więcej, tak? Czy to jest kwestia związana z finansami, czy to jest kwestia związana ze sprawami sercowymi, czy z jakimikolwiek innymi, to wy potrzebujecie czegoś więcej. Oczywiście tego dobrego, tak? I jak tutaj uzupełnia to wszystko karta emocji, żeby właśnie mieć te nadzieje. Obojętnie jak teraz w życiu nie jest, to zachować zawsze tę nadzieję, bo ona jest tak istotna w tym momencie.
Mogą przychodzić też do Was sytuacje, tak jak wcześniej powiedziałem, niepożądane, tak? Czyli trzeba będzie się z czymś ewentualnie też zmierzyć. To będzie jakaś kolejna, na przykład lekcja. I to będzie też kolejna emocja, która emocja właściwa, która Ciebie poprowadzi ku dobrej drodze w tej sytuacji, jest właśnie ta nadzieja. Że zawsze do końca miej tę nadzieję, że finalnie będzie wszystko dobrze, że finalnie wszystko się poukłada po Twojej myśli. I to jest taka karta, która tutaj wyprowadza to całe czytanie tak naprawdę. I mówi o tym, żeby zaufać, mieć tę nadzieję do samego końca. A u Was tak naprawdę może być kolejny jakiś taki punkt, który przyniesie sporą lekcję w życiu. I będzie Wam bardzo potrzebny, bo pomimo tego, że do łatwych należeć nie będzie, to wytrwacie, bo właśnie będziecie mieli tę nadzieję, będziecie miały tę nadzieję. Jeszcze na spodzie mamy umiarkowanie, które właśnie pozwoli Wam przetrwać finalnie, tak? I spełnić się i wyjść z tej sytuacji obronną ręką, z dużym bagażem doświadczeń tak ważnych. Być może nawet w emocjach początkowo będzie ten bagaż, ale potem będzie Wam łatwiej to zrzucić, tak? Także pamiętajcie, ta nadzieja tutaj może być kluczowym słowem, kluczową emocją, tak? Zawsze miej tę nadzieję, obojętnie co się nie wydarzy. Także grupa numer 3. Ja przede wszystkim Wam na ten okres życzę dużo wiary, dużo miłości, no i tej nadziei, tak? Bo wytrwacie naprawdę, wierzcie mi, tutaj jest dla Was przewidziana spora lekcja, spora też dawka emocji, ale ta nadzieja tutaj, jeżeli zostanie zachowana, to przetrwacie, to po prostu wszystko pójdzie w dobrym kierunku i tak jak powiedziałem, osiągniecie to umiarkowanie, co pozwoli Wam wytrwać, pozwoli Wam patrzeć inaczej na jutro. I wyjdziecie z tej sytuacji też obronną ręką, tak? Także grupa numer 3, dużo miłości, dużo spełnienia i pamiętajcie, że w Was jest ta moc poprzez tę nadzieję, którą trzymacie głęboko w sercu i do końca wierzycie, że jest wszystko dobrze, że może być tylko i wyłącznie lepiej. Także dużo miłości dla Was i dziękuję za czytanie. Wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.